Hej, hej, hej! Cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia, wszystkich bardzo serdecznie witam i na samym wstępie chciałabym Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować za 1500 subskrypcji. Jejku, to jest tak piękne. Ja byłam wtedy w pracy, w sumie to mieszkam w pracy, ale do czego zmierzam? Raporty dobowe. Ja weszłam jakoś tak, no zrobiliśmy raporty, usiedliśmy, no i weszłam na YouTube'a podpisywać na komentarze, bo wiecie, że ja czasami później odpisuję na te komentarze. I weszłam w YouTube Studio, było myślę 1-2 po 24, patrzę 1500, przed raportami zaglądałam, jeszcze brakowała mi jedna osoba, więc osóbko, która zrobiłaś mi dzień, dziękuję Ci bardzo, bardzo, bardzo. Bo właśnie ta jedna osoba i ja chodziłam taka szczęśliwa w tej pracy. Także tyle słowem wstępu. Przychodzę do Was z trzecią już częścią krzyżówek, paczki krzyżówek. Dzisiaj mam 11, 12, 13, 14, 15. W poprzednim odcinku, jak widzieliście, 5 zdrapeczek pod rząd. Teraz jest kolejne 5, bo tam na... Tak? Na 10 się skończyło chyba. No jakoś tak, w sumie to nie wiem. to są kolejne, tak, dobrze mówię, tamte były pod rząd 5 i te są kolejne 5, dobrze mówię. Więc zobaczymy, 10 sztuk pod rząd, czy coś wpadnie. Ja tutaj sobie wezmę pierwszą, czyli 11. No i powiem Wam, że, co mam Wam powiedzieć, że pewnie widzieliście już, na kanale wczoraj ustawiłam premierę filmiku. Także no jakaś fajna wygrana, także to już tam jest, wy to widzicie, pewnie jesteście ciekawi co tam wpadło, no ale ja wiem, że z tym paplą się nie wygadam. I dzisiaj mam dla Was taką informację, co mnie jeszcze dobrego, oprócz tych 1500 spotkało. To był praktycznie, no, nie ten sam dzień, no bo tam już było te dwie po, jeden po, dwie po, ale powiem Wam, że dowiedziałam się, jak poszłam do pracy, że pasożyt został zdegradowany i już nie jest kierownikiem regionalnym. O, tu go zgubiłam, zobaczcie. Tylko BHP-owcem. Także no, nie będzie już nas tak gnębił, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. Będę miała rozmowę o pracę. No tak, powiem Wam, że nie wiem, co z tego wyjdzie, bo ja chcę zacząć pracę od stycznia. Dlatego nie wiem, żeby sobie nie psuć wyjazdu, bo tak bym musiała wyjazd odwołać. Ja mam wszystko już zapłacone, mam hotel, więc bilety też już kupione. Ciocia kupywała, więc no nie chcę tego psuć, tego wyjazdu odwoływać, bo one by pojechały, a po prostu to co ja wydałam, by przepadło. A nie chcę tak. Dlatego zobaczymy, czy się dogadam. Jeżeli się dogadam, to super. Była jakaś dziewczyna i jeden dzień w tej pracy i zrezygnowała. Także szok, szok. Wiecie, młode to tak przyjdzie, popatrzy, to się nie podoba, pójdzie, a już później, gdzie się przyjmie, to sama będzie wiedziała, że nigdzie nie jest tak pięknie, kolorowo. Jednak praca to praca. Obowiązek i przymus. Gdzie tu przyjemność? No ale powiem Wam, że no ja z przyjemnością bym chodziła do tej pracy, aby mnie tylko przyjęli, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy się dogadali, bo jak się nie dogadamy, to sami wiecie, jak będzie. Literka CCZ. Dobra, chyba już. Także tyle tych informacji, widzicie. Dzisiaj przychodzę do Was z samymi dobrymi wiadomościami, pomijając fakt, że F było, było. Pomijając fakt, że nagrywam w nocy. Słuchajcie, dwie nocki
dzień wolnego, nocka, po nocce od razu dzień na innej stacji. Wracam na wieczór, idę spać, no i dwie nocki pod rząd. Nie wiem, jak dam radę. Powiem wam, nie wiem, ale na premię to ja nie mam co liczyć w tym miesiącu, więc po prostu się łapię tej roboty, żeby naprawdę nie wziąć groszy, bo to się aż nie opłaca. Mam tyle tej sprzedaży i gówno z tego mam. Muszę wyrobić karty, słuchajcie. Ktoś musi wyrobić karty. I ja naprawdę już nie mam kogo się czepnąć, bo ja nie chcę zagadywać tych ludzi, żeby tam wchodzili, coś tam. Słuchajcie, naprawdę nie rozumiem tego. Wystarczy mieć własną działalność, żeby tą kartę zrobić. Nic się za nią nie płaci. Jeżeli ma się Lotosa, tankuje się na Lotosie, to ma się tańsze te paliwo. Przecież tu nie ma żadnych haczyków. Ja swoją ciotkę namówiłam, gdzie moja ciotka Lotosu nie ma, bo nas w Węgrowie nie mamy Lotosu. Ona wyrobiła tą kartę, wywaliła ją, po prostu wywaliła ją do śmietnika, bo nie masz żadnych konsekwencji z tego tytułu. I on nas tak ciśnie o to. No już naprawdę ja już nie mam cierpliwości, nie mam siły. A ludziom nie da się przetłumaczyć. Oni zaraz to sobie myślą, że o Jezu, Bóg wie, co my z tego mamy. Wiecie co, prawda jest taka, że oni nam za to wypłacają 70 zł brutto, czyli wychodzi jakieś 50 do ręki. Ale to też nie chodzi o te pieniądze. Chodzi o to, że jeżeli tego nie zrobimy, to słuchamy każdego dnia, jeżeli się jest na dniu, słuchamy, że znowu nic żeście nie zrobiły, znowu coś tam. No, idzie oszaleć. Mam drugie słowo. Nie mam siły. Nie chcę tam pracować, ale wy doskonale wiecie, że ja nie chcę tam pracować. Jak się przeniosę gdzie indziej, to będziecie mieć inne opowieści, o, dużo ciekawsze, bo pewnie już większość z was to ma już dość tego Lotosu, tylko Lotos i Lotos. Też nie wiem, jak to działa, ale od nowego roku mają być nowe umowy z każdym pracownikiem. Nie wiadomo w końcu, kto nas przejął. I to takie jest, wiecie, RJ, pustaczek. To takie jest, o, nie wiadomo co. Dwunasteczka. Serdecznie pozdrawiam moją siostrę Niulę. Jakby ktoś pytał, nie jesteśmy prawdziwymi siostrami, ale tak się jakoś śmiałyśmy. Mary i Mario to wymyślili, tak, że się przyjęło u nas i my tak się nazywamy pieszczotliwie. Tu mam dwa słowa. Gadałam z Anią. Ania oczywiście powiedziała, że w 12 wygrana będzie. Także trzymaj, Aneczko, kciuki. Każda wygrana mnie będzie cieszyła. 5 zł. Nie no, piątki się nie da wygrać. Chociaż w sumie, jak jest jakiś, nie wiem, konkurs czy coś, obstaw ile mogę wygrać. I na przykład są zdrabki po 10 zł, to ludzie potrafią napisać tam końcówka 3 zł, 5 zł. Także no. To jest takie właśnie słuchanie. Oczywiście już tam nawet wam pisałam. Na 2000 zrobię rozdanie. Jeszcze nie wiem, co tam będzie, czego nie będzie. Jeszcze o tym nie myślę, bo nie muszę, no bo kurczę, no wiecie co, w tym momencie mam 1510 subskrypcji, jak patrzyłam. Także no, pewnie za szybko to nie dojdzie, bo jednak dużo osób wchodzi, nie subskrybuje, a jak wejdzie raz, drugi, trzeci, to potem się będzie wyświetlało, więc po co ma nacisnąć ten przycisk? No niby nic nie kosztuje, ale niektórzy wolą go nie naciskać, także nie rozumiem. I co? I skończyła się literka K, dobra. O, kuma, ja z rudą.
No, już zaczęłam się rozglądać za brokatem sprayu do włosów, bo już mnie Ruda namawia, że no, ale jak to tak w Sylwestra bez brokatu, że w Sylwestra musi być brokat. Także no, będziemy tam błyszczały. Oj, będziemy. I też nikt nam nie może zabronić się pomalować. Także tu też się cieszę, bo na pewno oko umaluję. Tam twarz to nie ma co, bo nie możemy ściągać maski. Przykra taka sytuacja, koleżanka przez te noszenie maseczki non-stop, wiecie, no. Ona na przykład pracuje tylko dniówki, tak? I ona tej grzybicy przez tą maseczkę nie może nosić tych maseczek. Lekarka jej powiedziała, że nie może. Chodziła po sklepie bez maseczki, tu ją stary zaraz zrąbał, że bez maseczki to nie wolno, mandaty, coś tam, wiecie co. Ja wszystko rozumiem, że są jakieś tam, nie wiem, wymogi, ale to już jest taka znieczulica, żeby zabraniać choremu pracownikowi. Oni powinni się cieszyć, być wdzięczni, tak? Że mimo, że jest na antybiotykach, że się męczy, to ona przychodzi do pracy, bo są oczywiście braki w ludziach. No to nie, zamiast to docenić, no to zrównać z ziemią najlepiej będzie. I dlatego właśnie każdy chce stamtąd uciec. Kurczę. Nie wiem, czy wam opowiadałam o koledze. Chyba wam opowiadałam. Dobra, to najwyżej nie będę mówić, żebyście nie słuchali dwa razy. Albo dobra, opowiem wam. Najwyżej będziecie słuchać dwa razy. Bo śmieszy mnie to niesamowicie, co ja odwaliłam. Dzwonię do kolegi z pracy. O, jeszcze tu Enka. No i mówię, cześć, cześć, słuchaj. Tam ci wysłała koleżanka tą kartkę. Jakbyś się chciał wpisać na święta, no ale ty nic nie odpisałeś, więc no musisz wybrać 2 dni. Ja ci powiem, co jest wolne, dobra? 2 zmiany, dobra? On, że dobra, musi wybrać 2 zmiany. No to co jest wolne? No to mu mówię: Wigilia Nocka i Nowy Rok 2 razy dzień. On tak myśli. Ja wiem, to co, wpisać cię na noc, Wigilię i w Nowy Rok, bo tylko to w sumie zostało. No i żeśmy się tak zaśmiali obydwoje. Bo ja to mówię, że mu przeczytam, co ma do wyboru, a on w sumie wyboru nie miał. Mówi, no dobra, no jak musi być, to tak musi być. Mówi, że nawet nie zauważył. No, tak to jest. Ja to mówię, nie ma nigdy chętnych na wpisywanie się na Sylwestra. Każdy chce bawić się, pić, odpocząć, cokolwiek, wiecie. OBJ. Pustek. Aniu, nie trzymałaś kciuków? Nie trzymałaś. A nam to w sumie wszystko jedno. Ja chcę mieć te święta wolne, więc naprawdę, no, jak się w Sylwestra nie napiję, to korona mi z głowy nie spadnie. W święta oczywiście pozdrawiam, chciałam powiedzieć, pozdrawiam Justynkę z kanału Good Luck. W święta za ciebie, kochana, wypiję. Nie martw się o mnie, naprawdę będzie dobrze. Wypiję za twoje zdrówko. Także. A, jeszcze chciałabym wam podziękować za komentarze, że mam ładne paznokcie. No po prostu dziękuję. Tak mi się podobają. Kurczę, piękne są. Takie delikatne. Chociaż niektórzy uważają, że wcale nie, to nie jest jakieś tam och, ach i w ogóle. Ale to już tak mówię z mojego środowiska. A mi się podobają. Po co mam robić jakieś, wiecie, wymysły czy coś, jak one są delikatne? Ja już chciałam tak nawiązać właśnie do świąt, do zimy. Ja to jestem. No, jestem jaka jestem. No. O, tu P zgubiłam, kurczę. Zaraz się okaże, że w ogóle P tutaj nie zdrapałam. Nie, no, już więcej nie ma. Okej. Okay. Lubię zimę, lubię święta. Nie lubię marznąć, no ale. Jak lubię święta, to toleruję marznięcie. Co tu dużo mówić? Czekam na te świąteczne pazury. Ale trzasne świąteczne pazury. W sumie to przed samymi świętami idę, udało mi się zapisać. Powiem wam, że no, kosmetyczki to mają Saigon, więc jeżeli planujecie, a jeszcze w ogóle tego nie zrobiliście, nie zapisaliście się, to już dzwońcie.
żeby potem się nie okazało, że nie ma miejsc, bo u mnie, ja jestem stałą klientką i zostały takie pojedyncze dni, pojedyncze godziny, bardzo mało. I właśnie Gosia, która zresztą robi mi paznokcie, mówiła, że ma już prawie full, a gdzie jeszcze stałe klientki, które zaraz przyjdą na wizytę dziś czy jutro. Także no, jest, naprawdę jest tych ludziów. Każdy na święta chce piękne paznokcie mieć. Ja tam nie tylko na święta chcę mieć zawsze zrobione paznokcie. Czasami z tym odrostem chodzę, ale to też męczarnia jest, bo nie wiem, jak ja to robię, że ja po prostu pazury przycinam w kasie. Uwierzcie mi, nie wiem, ale ból niesamowity. Co drapi i... Okej, bo się zagadałam. I co? I tu mam mit. O, może moja trzynastka coś da, co? Co myślicie? Bo mam tu mit i alfa. Dwa słowa. Dalej szukam i. Tutaj Jadzia napisała, że pracoholizm to się nazywa. Że ja tak pracuję. To jest chyba przymus. No jak trzeba, kurczę, powiem wam, że naprawdę takie wakacje od pracy to by się przydały. Tu mam msza. Wakacje od pracy. Im dłuższe, tym lepsze. Może być rok przerwy, 2 lata. Chociaż 2 tygodnie. Nie będę narzekać. Tutaj mam Ibis i Ika. I to chyba będzie na tyle. Nic więcej tu się nie pokaże. A, jeszcze jest jedna literka. Dobra. Jeszcze jest nadzieja. I tu. Dobra. Szukamy. Niewiele brakuje. Literkę T mogliby dać. To było raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów. No, 5 słów to by było super. 5 słów to jest 3 dyszki. Cieszyłabym się. Mam literkę O. W bonusie nie dostaliśmy. Znowu 30. Żydy. Dobra. O. I tak, w pierwszej O tu nic nie robi. Są 2 tylko. No te E zabrakło, ale E. Nie no, E tutaj aż takiej krzywdy by nie zrobiło, byłoby raz, dwa, trzy, 4 słowa, więc w sumie 2 dychy, no to tak spoko. Tu mamy oko. O, jest wygrana. Zobaczcie, Oman, jest dyszka. No i ja się bardzo cieszę. Nie chciałabym mieć tych odcinków takich na pusto, że wy tu przychodzicie. Niektórych krzyżówki nudzą, tak? Ja też to w sumie rozumiem, bo nie każdy lubi. U mnie jestem tego zdania, że no do mnie raczej przychodzicie posłuchać niż oglądać. No bo co tu oglądać, kurczę? Pustak, pustaka, pogania. A wy dalej jesteście ze mną, tak? Że jesteście naprawdę, naprawdę wspaniali. I co? Co tam było? BBB albo co? BBB. O, no i jest dyszka. Ja tam się bardzo cieszę. Numer 13, zobaczcie. Niby pechowy, ale szczęśliwy. To co zdrapałam? 11, 12, 5, 6, to 7. 8 zdrapka była wygrana. 7 pod rząd pustaków. No, tragedia. Pod tym odcinkiem możecie obstawić, jaki według was będzie wynik. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Czy wyjdę na tej paczce na plusie, czy się zwróci, czy na minusie. Piszcie. Normalnie chyba mi rączki zmarzły. Nie wiecie co, jak starego nie ma, bo jest w pracy. On mówi, drewno ci naszykowałam, będzie zimno, rozpal sobie, kochanie, żebyś nie zmarzł, dobrze. Dzwonił do mnie i mówi, że no będę szła spać, a teraz wiecie, dla was nagrywam, no nie? A zaraz nagram jeszcze ten odcinek z podsumowaniem, na sam koniec, za jednym zamachem, także wiecie, kontynuacja dzisiejszego ględzenia we wtorek.
O Jezu, aż mi chrypa mnie łapie. No i mówię, że no idę spać, że w sumie to ciepło jest. Wiecie, ziąb jak nie wiem co. My mamy osobne kołdry, bo ja lubiałam podkradać kołderkę. Stary się zdenerwował, kupił sobie swoją, bo mu zimno było. I jakiego nie ma. Przepraszam, tak odtegacam, ale coś z gardłem, coś nie tak. No, co mówiłam. Już mam osobne kołdry. No. I właśnie jak jest tak zimno, to biorę swoją, na swoją jeszcze jego. I wtedy naprawdę mam cieplutko, także nie mam co narzekać. Więc w sumie to nie okłamałam za bardzo, no nie? O, mam słowo Sara i Nil. No, tego R to w miarę dużo tutaj wpadło. O, nie wpadnie, bo za dużo słów by robiło. O, literka B. No, B mogłoby wpaść. To mamy literkę T. Dobra, dobra. Tak się zastanawiam, co mam wam jeszcze tutaj podziamdzieć. Ale no też za dużo nie chcę, bo stała jeszcze jedna zdrabka. Na tamten odcinek mam 15. Też muszę o czymś pogadać. Nie, to już dzisiaj nie nagram. Jutro nagram. Przed pójściem do pracy, bo później, teraz jak trzasnę ten maraton znowu, to teraz to w ogóle będzie maraton, bo tak jeszcze jak się przychodziło i te rzekome 12 godzin się miało wolne, to jeszcze coś, ale nie wiem, dam radę, jak nie ja, to kto? Zawsze się tak śmiałam. Teraz literka G. Tu w bonusie 30. O, 40. Oddychę do góry. Tu mamy Iga. O. Tu mamy coś. Gujana. Okej. Coś tutaj zamieszało. No, mogłoby coś wpaść. Mogłoby. Ja bym się naprawdę nie pogniewała. Paragwaj. Drugie słowo. Ada było pierwsze. Tu w gonku. Widzicie te O? To by tutaj zrobiło furorę. Byłoby bardzo, bardzo dużo słówek. No i co? No i nic, no powiem wam, że spodobało mi się, jak mi tam, o, razy trzy było fajnie, jak mi tam, a jeszcze nie skończyłam drapać, jak mi tam te choineczki wbijaliście, te komentarze, więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu i słuchacie dalej tego mojego skrzeku, to tym razem zostawcie śnieżynkę, jest w emotkach, jest, patrzyłam. Można znaleźć, także jeżeli komuś się będzie chciało szukać, to będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. I BC, no, ale nie, no super, dobra, dycha wpadła. Jeszcze jest jedna z numerkiem 16, a teraz 16? Jakoś mi chyba coś uciekła ta 15. Może dopiero drapałam. Dobra, już odłożyłam. Nie będę tam grzebać. I tutaj W. W ogóle to bardzo mi się podoba to, że właśnie jak zadaję pytania, to wy mi odpowiadacie i to jest mega, mega naprawdę przyjemne, bo sobie mogę poczytać. I czasami nawet wdać się w jakąś tam wymianę zdań na dany temat, co jest super. I w sumie moglibyśmy różne tematy czasami poruszać. Tylko no po raz enty, setny, tysięczny, bardzo was proszę, powiedzcie, o czym możemy rozmawiać. O czym mam wam opowiadać.
żeby Was nie zanudzać, gdzie tak, tak, wiem, kochani, co mi będziecie chcieli napisać, nie zanudzasz, możesz się żalić, ale to jest mega fajne akurat, to akurat tak. Człowiek ma gorszy dzień, wchodzi, nagrywa, żali się i taka mega wielka ulga jest. O, żalić to się mogę na sąsiadów, słuchajcie. Znowu zaczęło się rąbanie drewna. Co to jest, żeby w zabytkowej kamienicy rąbać drzewo w mieszkaniu, gdzie po prostu to jest tragedia, to jest tak głośne. Ja po nocy się nie wyspałam. Teraz jeszcze nie śpię, bo nagrywam i jutro idę dobę trzasnąć. I no po prostu, no wiecie, no nie pomagają prośby w ogóle, z nimi nie ma o czym rozmawiać, do nich nic nie dociera. W tamtym roku przez ich rąbanie pękła rura. Ja tego młodego to ściągnęłam na chatę. Mówię, zobacz, co się zrobiło, że no po prostu lała się woda do mieszkania, kurczę. A on, wiecie, no czy to jego problem? No nie jego. I też w tamtym roku bardzo późno było, słuchajcie, koło 3:00, ja do pracy na rano szłam, zaczęli rąbać drzewo, no tak się zdenerwowałam, wezwałam policję i w tym roku chyba stwierdziłam, że za każdym razem, jak będę słyszała, że rąbią drzewo, to tak, jak to się mówi, do usranej śmierci, będę wzywać policję, bo oni też swoją cierpliwość mają. Takich rzeczy robić nie wolno, więc ja jak najbardziej mogę wzywać policję na nich i jak przyjadą, raz dadzą upomnienie, drugi raz dadzą upomnienie, trzeci raz, w końcu im, wiecie, żyłka na szyi pęknie i mandat w falu. Jakby nie było jakieś tam, o, literka A, jak ładnie, to w takich, tym bardziej, że to jest zabytkowa kamienica, kurczę. Ja nie rozumiem, jak można być takim debilem. W sumie to aż żal obrażać debili, kurczę. O, chciałam się ucieszyć, że wygrana, ale mam tylko jeden. Agat. No to nie ucieszę się z wygranej. A, jeszcze jest jedna literka. No dobra, to może jeszcze jest jakaś szansa. Okej. Chyba wszędzie. No i co? A miałam pozmywać, nie pozmywałam. Stary wróci. Powie. On tak robi. Wracaj. Wyzostaw, ja wrócę, pozmywam, nie ruszaj. Wróciłam, trochę pospałam, sprawę pozałatwiałam, ale nie pozmywałam. No ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie, no to tak zrobię. No. O, bateria mi siada. Nieładnie. Widzicie? Właśnie dlatego kolejny odcinek nagram jutro. Przed maratonem albo co. I X. No to X-a tu. Mamy tu, o, maksa. Tu było ile? O, widzicie? 30, 30, 30, 50, 40, 50. Śmiesznie się złożyło. Także no dzisiaj sobie podrapaliśmy. Tu jest literka T i J. Dzisiaj sobie podrapaliśmy też 5 kolejnych sztuk. Co ja tu mam? 13 okazała się być wygrana. 16, 14, 12. No nie ma tej 15. Jedenastka. Jedena, dwana, trzynasta. Nie ma piętnastki. Nie wiem, jak do tego doszło w sumie. O, pewnie gdzieś tam jest zdrapana albo co. No dobra, także no mówię. Tutaj mam... Nie no, musiało mi gdzieś to spaść. Bo tutaj mam niezdrapane, słuchajcie, 17, 18, 19 i 20. To 4, raz, 2, 3, 4. Tu jest 5,
No to jakby nie było, to już 16, to gdzieś 15 mi w locie zaginęło. Także ja ją sobie na spokojnie znajdę. Dzięki, że wpadliście, obejrzeliście, że jesteście, że was mam. To najważniejsze. A tu powiedziałam 3 sztuki, a tu nie zdrapałam, może tu nie ma 30. O, 40, widzicie, oszukałam was. Dobra, miłego wieczorku, dnia bądź popołudnia, w zależności od tego, kiedy mnie oglądacie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo cię proszę, zostaw suba. Ciebie to nic nie kosztuje, a ja chodzę przeszczęśliwa i bardzo się cieszę, że dołączyłeś do mojej grupki tych wspaniałych ludzików, ludziów. Dobra, buziaki kochani, do następnego odcinka, pa, pa!